Szanowni Państwo, Włocławek, stolica Kujaw Białych Wschodnich. Krystian Łuczak, pan doktor, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włocławka, lider Koalicji Obywatelskiej, miejsce numer 5, warto głosować na Krystiana Łuczaka. Jesteśmy dzisiaj, żeby pomóc mu w kampanii bezpośredniej, w wieszaniu plakatów, banerów, zachęcić mieszkańców Włocławka również do tego, żeby kontaktowali się z naszą infolinią 22 292 4057. Można zgłaszać miejsca do wywieszenia banerów. To jest bardzo ważna rzecz. Zależy nam na kampanii angażującej obywateli. Jesteśmy sztabem otwartym. Z przyjemnością i z wielką przyjemnością skorzystamy z Państwa pomocy, bo to się nie uda bez Was. Koalicja Obywatelska może wygrać wybory tylko przy zaangażowaniu zwykłych obywateli. Jak się można zaangażować? Najprościej we Włocławku poprzeć Krystiana Łuczaka, udostępnić płot, zgłosić nam lokalizację. Krystian podjedzie, wywiesi i porozmawia na pewno o bieżących problemach mieszkańca Włocławka, których też nie brakuje. Oczywiście, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu posłowi za tych kilka miłych słów i przede wszystkim tutaj kwestie informacyjne, które zostały poruszone, bo one są niezwykle ważne właśnie w tejże kampanii. Dlatego prosimy Państwa o pomoc. Bardzo często spotykamy się z pomocą z Państwa strony, kiedy widzicie, że wywieszamy baner, podchodzicie, dopytujecie, czy jeszcze inne kolejne miejsca są też nam potrzebne. Są. One wszystkie, każde miejsce jest ważne, bo walczymy o ważną sprawę. Walczymy o demokrację, walczymy o praworządność. Jesteście wszyscy nam potrzebni i bez Was sobie nie poradzimy. Tak naprawdę w tym wszystkim jesteśmy potrzebni my i Wy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Was do współpracy, do pomocy. Jesteśmy otwarci, oczywiście rozmawiamy, tak jak dzisiaj jesteśmy na jednym z osiedli włocławskich, rozmawiamy z każdym, staramy się dotrzeć do każdego mieszkańca, wsłuchujemy się nie z pokładu samolotu, ale w kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami, słuchamy, czego oczekują, jakie mają problemy, co ich dotyka, co ich najbardziej boli. Jesteśmy przeciwni temu, co się dzieje, czyli wzrostowi nienawiści na rzecz wzajemnej tolerancji, poszanowania i tego, co jest dla nas wszystkich najważniejsze, szacunku dla własnego, dla drugiej osoby, dla siebie, tak żebyśmy mogli spokojnie to państwo dalej tworzyć, funkcjonować w nim i za to jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni za każdym razem, kiedy okazujecie nam swoją bezcenną, podkreślam, pomoc. Dziękuję uprzejmie. Silni możemy być tylko razem. Dlatego hashtag też w tej kampanii. Silni razem. Jak można pomóc? Raz jeszcze jest infolinia. Można zgłosić miejsce na baner, plakat, pobrać materiały. Krystiana Łuczaka, miejsce numer 5, najlepszy kandydat z Włocławka. Zresztą wspaniałego Włocławka, zarządzanego bardzo dobrze przez prezydenta Marka Wojtkowskiego, którego znam, szanuję i tą drogą też pozdrawiamy. Prezydent też popiera Krystiana Łuczaka. Zachęcamy do nie tylko głosowania 13 października, co jest bardzo ważne, ale do tego, żebyście Państwo wzięli udział w tej wielkiej wojnie w najważniejszych wyborach po roku 89. Bo to są najważniejsze wybory. To jest wielka wojna obywatelska o nową Polskę, o lepszą Polskę. Czy macie Państwo jakieś pytania? Co w tej kampanii poza banerami, spotkaniami z mieszkańcami Pan planuje? Oczywiście działania te, o których Pani redaktor wspomina, czyli spotkania, są tutaj podstawą i robimy je już od dawna. Zresztą w pracy samorządowca od 3 kadencji jest to stały element pracy naszej, bo tylko bezpośredni kontakt tak naprawdę wskazuje nam te prawdziwe problemy, z jakimi stykają się na co dzień mieszkańcy. To o tym nie da się wyczytać, tylko trzeba się bezpośrednio dowiedzieć. W związku z tym dlatego chodzimy po każdym osiedlu, rozmawiamy z każdym, słuchamy i oczywiście wsłuchujemy się w to, co chcą nam przekazać. Nie na zasadzie tylko wysłuchiwania i pójścia dalej, tylko staramy się te problemy rozwiązywać. Zresztą pani redaktor wie, bo tak wygląda praca samorządowca, tak wygląda praca poselska. Będziemy się spotykać dalej i będziemy proponować zmiany, żeby zmienić to, czego nie udaje się zmienić, a wynika to z błędów systemowych. Jak pani redaktor wie, bolączką, jedną z największych w tej chwili, na przykład służba zdrowia, czyli brak oddziału chirurgii dziecięcej we Włocławku. To są rzeczy niedopuszczalne, z którymi się nie zgadzamy jako rodzice i jako mieszkańcy, żeby w mieście ponad 100-tysięcznym chirurgia dziecięca została zamknięta i nie jest uruchomiona, nie mamy opieki dla dzieci. Szkolnictwo, braliśmy udział w strajkach, wspierając i wspomagając nauczycieli w walce o swoje prawa, o godziwe wynagrodzenie. Rozmawiamy z osobami starszymi, które też czują się
osobami, które zostały zepchnięte na tor dalszy. Tak jakby nikt o nich nie dbał, tak jakby starał się o nich zapomnieć, tak jakby już nie byli potrzebni w tym całym systemie, który funkcjonuje. Jesteśmy temu przeciwni, staramy się to wszystko naprawić. Oczywiście każdy popełnia błędy, ale my się szybko uczymy i staramy się dotrzeć do każdego i zrobić wszystko, co tylko możemy. To do dzieła, ruszamy. Ruszamy i bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję za uwagę.